Richard, she isn't. But your little friend is. No i masz przejebane, Bouchard. Jak Lara się mści, to na maksa. Masz przejebane na całej linii. Nigdy nie lubiłem specjalnie Boucharda. Teraz włączyłem sobie głośnik, mam nadzieję, że nie będzie takiego echa. W każdym razie Lara aktywuje detonatory i samochód. I bierze jakąś kartkę. Wasilej. I do Pragi. Idziemy. Miejsce morderstwa. Monstrum. Dobra. A to wyłączam głośniki, bo znowu nic tutaj ciekawego nie będzie pewnie. Także nie potrzebne mi dźwięki. Tylko tam musiałem, żeby wtrącić swój komentarz. Żeby musiałem mieć włączone głośniki, żeby usłyszeć i wiedzieć, kiedy powiedzieć, że Bouchard ma przejebane. Tu się koła nawet nie ruszają za specjalnie, jak Lara jedzie. Dobra. Another cold, dark. No, ponure miasto, no, nie fajne. Ale śnieg jest przynajmniej. Dobra, i zobaczymy do notatnika. Odszukaj Matiasa Wasileja w Pradze. Dobra. I zapisujemy. Na tym oczywiście jeszcze nie zakończę, tylko bo trochę tego nagram z tego. O takiej pogodzie. Lara tutaj specjalnie śladów nie zostawia. Takie ledwo widoczno na śniegu. No. O, tu jakiś facet jest. No. Zobaczę, co to jest ta kartka, co dostali, znaczy co Lara wzięła. A co tutaj nie mamy tej kartki? No nie mamy, dobra. Zagadamy do tego faceta. Włączam głośniki. Co tutaj wybrać? To drugie bierzemy. Tutaj czasem dialogów nie ma, nie wiem czemu. Mam oryginalną grę tak w ogóle, to jest w ogóle dziwne. No, wiesz co, ty jebany materialisto. No to co, tak. Bierzemy pierwsze. Lara już teraz może być twarda, ostra. Just tell me what you have on the art dealer. Tell me why he was murdered then. Vasily found something they wanted and got smudged because he tried to hang on to it. They said the monstrum on him. Pierwsza. You say he found something. Do you know what it was? A painting, perhaps? I don't know about that, but he was definitely silenced. The mafia tidied away all the evidence, took it to the Strahov. To the Strahov. Now you're going to tell me what the Strahov is, aren't you? No, your credit just ran out. Ty. Okularniku pieprzony, ty obleśny Karle. You unsavory little runt. You have a nasty mouth, lady. To chyba nie, pan mnie nie słyszał. Nie, bo ja naprawdę słyszę to bardzo często. Yeah. The Strahov is the mafia center of operations in Prague. There's been a lot of activity there recently. You're well informed. I'm a professional. It's my business. I've got dossiers on all the main players. It will cost you. Okay, no. I'm in. You call these dossiers? Yuck! Do you know who that is? No, he arrived yesterday. It's Bouchard. Really? Is he Paris Mafia then? No idea. Who's that? That's Eckhart. He's the Mafia top guy from what I can find out, but I know less about him than the others. They're all gathered in the Strahov at the moment. Pierwsza. Is that it? Is that all you've got? For what you're paying, you've got plenty. I need to get in there, Luddock, and you're going to tell me how. Not without cash. The Strahov has heavy security. I can get you an access code within half an hour, but I have expenses. Or else what? You're gonna shoot me? Now there's an idea worth paying for. Not here. Not out in the open, right by a police crime scene. I don't think so. Wradny dziad. W ogóle, dobra, teraz wyłączam głośniki. I mam przy okazji jakiś dziennik zaktualizowany. I zobaczcie, że Lara jest na krótkim rękawku. Czyli jest, nie jest jej zimno przypadkiem. Jest śnieg, jest mróz. Na pewno minusowa temperatura. Tylko woda zamarza, to już w ogóle.
Alarze nie jest zimno. Dobra, zobaczymy notatnik. Poszukaj 5 rodziny Obscura w mieszkaniu Matiasa Wasileja. Dobra, tak sobie założyłem, że to będzie dosyć krótki let's play, także... Aha, właśnie, bo dostałem 15 subskrypcję, dziękuję bardzo. Fajnie, że komuś się jednak podoba, pomimo tego, że oglądalność mi spadła, to jednak jest 15 subskrypcja. Pomimo tego, to jakoś się nie pokrywa z ilością moich widzów na ilość wyświetleń. No ale dobra, nieważne. Także to by było wszystko w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie, za nową subskrypcję. Pozdrawiam moich widzów. Dzięki za oglądanie i cześć!